Szanowni Państwo, rozwiążmy następujące równanie trygonometryczne. 4 cosinus kwadrat x dodać 4 sinus x równa się 5. Od czego zaczniemy? Oczywiście zgadli Państwo od założeń. Założenia w tym przypadku są bardzo łatwe, dlatego że mamy sinus i cosinus. Dziedziną zarówno funkcji sinus, jak i funkcji cosinus jest cały zbiór liczb rzeczywistych, zatem nie musimy brać pod uwagę żadnych dodatkowych założeń, po prostu x może być dowolną liczbą rzeczywistą. Mając założenia, możemy skupić się na samym rozwiązaniu. Główna trudność, proszę Państwa, oczywiście leży w tym, że mamy tutaj zarówno sinus, jak i cosinus. Łatwiej rozwiązuje się równania na przykład trygonometryczne, kiedy występuje w nich tylko jedna z funkcji trygonometrycznych x, czy niewiadomej ogólnie, to nie musi być x. Ale ponieważ mamy tutaj cosinus do kwadratu, no to wiemy, że możemy go bardzo łatwo zamienić na sinus, korzystając ze wzoru jedynkowego. Przypomnijmy, że sinus kwadrat x dodać cosinus kwadrat x równa się zawsze 1. Suma kwadratów sinusa i cosinusa każdej liczby jest równa jedności. Zatem cosinus kwadrat x to jest po prostu 1 odjąć sinus kwadrat x. Mamy zatem 4, 1 odjąć sinus kwadrat x, dodać 4 sinus x, równa się 5. Wymnóżmy ten nawias przez czwórkę, dokonajmy redukcji wyrazów podobnych. Okazuje się, że mamy minus 4 sinus kwadrat x, napiszę to od razu uporządkowane. Tak, minus 4 sinus kwadrat x, dodać 4 sinus x. Dodać 4 i piątkę przeniosę na lewo, czyli dodać 4, odjąć 5. Zatem minus odjąć 1 równa się 0. Proszę Państwa, można by w tym momencie oczywiście postąpić standardowo. Co mam na myśli mówiąc standardowo? Podstawić za zmienną pomocniczą t sinus x. Otrzymalibyśmy wtedy równanie kwadratowe, które byśmy rozwiązali zwykłymi metodami algebry. I potem otrzymawszy jego jakieś rozwiązanie czy rozwiązania, wrócilibyśmy do zmiennej x. My jednak możemy postąpić inaczej. W przypadku tego równania jest ono na tyle proste, że możemy zrobić rzecz następującą. Wyłączę minus przed nawias, żeby lepiej to było widać. Okazuje się, że to, co jest w nawiasie, możemy przekształcić korzystając ze wzoru skróconego mnożenia. Jest to po prostu minus i w nawiasie mamy 2 sinus x odjąć 1 do kwadratu równa się 0. Tak? Podobnie uczynilibyśmy, gdybyśmy wcześniej podstawiali zmienną pomocniczą za sinus x, ale w ten sposób zaoszczędziliśmy sobie troszeczkę pisania i liczenia. No mamy teraz sytuację prostą. Minus jakaś liczba jest równa 0 wtedy, tylko wtedy, gdy ta liczba jest równa 0. Kwadrat pewnej liczby jest równy 0 wtedy, tylko wtedy, gdy ta liczba jest równa 0. Zatem przenosząc jedynkę na prawą stronę i dzieląc stronami przez 2, otrzymujemy proste już równanie sinus x równa się 1/2. Pozostaje teraz znaleźć wszystkie wartości x, dla których sinus x wynosi 0,5, 1/2. W tym celu naszkicuję rysunek. Narysuję fragment sinusoidy, przepraszam. Zauważcie Państwo, że ponieważ mamy równanie sinus x równa się 1/2, 1/2 jest liczbą dodatnią, zatem nawet nie muszę patrzeć na ten fragment sinusoidy, który leży pod osią x-ów, bo ten fragment odpowiada wartościom ujemnym funkcji sinus. Zatem narysuję tylko kawałek od 0 do pi, pi drugich. Pamiętamy, że sinus pi szóstych jest równy 1/2. Tak, tu jest 1, tu jest 1/2. Tak? A zatem, aby otrzymać sinus równy 1/2, od punktu 0, gdzie sinus się zeruje, przesuwamy się o pi szóstych w prawo. Symetrycznie możemy otrzymać wartość sinusa 1/2 również przesuwając się od punktu x równe pi, gdzie sinus również przyjmie wartość 0, w lewo o pi szóstych, otrzymując 5 szóstych pi. Tak? Tu jest wykres y równe sinus x. Zatem, proszę Państwa, mamy dwa rozwiązania w przedziale od 0 do pi. Również w przedziale od 0 do 2 pi są tylko te dwa rozwiązania, ponieważ od pi do 2 pi jest sinus przyjmuje wartości ujemne, zatem tam nie ma rozwiązań naszego równania. Ponieważ sinus jest funkcją okresową w okresie 2 pi, zatem każdemu z tych rozwiązań będzie odpowiadała pewna seria rozwiązań w całym zbiorze liczb rzeczywistych. Zatem x może być równe pi szóstych plus 2k pi, gdzie k jest liczbą całkowitą, lub x może być równe 5 szóstych pi plus 2k pi, gdzie k jest liczbą całkowitą. I zadanie jest rozwiązane. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.